Kolejny złoty mecz odbył się dziś w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach. Młodzież i nauczyciele spotykają się z okazji Mikołajek w sali sportowej, by zebrać coś dla dzieci z Domu Dziecka w Pawłówce. Elżbieta Boniszewska-Jańczyk, dyrektor Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach, powiedziała Radiu 5, że okres przedświąteczny to okres spełniania marzeń. I właśnie dlatego od lat organizowane są takie mecze piłkarskie. Okres przedświąteczny jest to okres spełnienia marzeń, spełniania marzeń różnych ludzi. Każdy z nas na pewno posiada marzenia i zawsze się do tej kwestii odwołujemy. I w tym roku po raz kolejny, po raz szósty, chcieliśmy spełnić marzenia tych małych dzieci z Domu Dziecka w Pawłówce. Zorganizowaliśmy właśnie po raz kolejny, tak jak wcześniej wspomniałam, po raz szósty mecz na ten cel. I udało nam się zaprosić wielu różnych również przedsiębiorców do tej akcji. Zdobyliśmy właśnie poprzez to wielu sponsorów. Dzieci bardzo chętnie przyjeżdżają do naszej placówki, a dzień dzisiejszy jest w ogóle bardzo szczególny, bo zostało również spełnione nasze marzenie, nasze szkolne. Akcja charytatywna jest połączona również z oficjalnym otwarciem naszej hali sportowej. Waldemar Pstrzoch, dyrektor Domu Dziecka w Pawłówce, dodał, że mecz oprócz wymiaru darów ma uczyć bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Bardzo miło jest mi gościć po raz kolejny w szkole, w Zespole Szkół nr 6. Bardzo cenna inicjatywa, młodzież o nas nie zapomina. Dyrekcja szkoły również, nauczyciele. Nawet nie chodzi może o to, że oczywiście jakieś tam prezenty czy od sponsorów, czy dzięki hojności tutaj uczniów i nauczycieli otrzymujemy, ale ważne jest to, żeby moje dzieciaki też nauczyły się, że można coś bezinteresownie zrobić drugiemu człowiekowi. Dzieci z Domu Dziecka w Pawłówce bardzo cieszyły się nie tylko z dobroci serca darczyńców, ale też z możliwości wzięcia udziału w sportowej rywalizacji. Oskar Stępień, podopieczny Domu Dziecka w Pawłówce, przyznał, że dla niego główną atrakcją jest właśnie mecz. Cieszę się. Ogólnie to jest dla Domu Dziecka z Pawłówki, tam dla dzieci takich ubogich, potrzebujących. Mecz, bo lubię grać w piłkę. W turnieju piłki nożnej zagrali uczniowie, nauczyciele, dzieci z Domu Dziecka oraz zespół Karola Piaścika, bramkarza, jednego z organizatorów mikołajkowych spotkań w Zespole Szkół nr 6. Grzegorz Smykowski, nauczyciel wychowania fizycznego, dodał, że w zmaganiach sportowych chodzi przede wszystkim o dobrą zabawę. Grupy są mieszane, dlatego że chcemy, żeby to była zabawa. Dzieci z Pawłówki grają z naszymi absolwentami naszej szkoły, a więc jest to Karol Piaścik, który tutaj nam pomaga, właściwie jest pomysłodawcą tego meczu, właściwie tych meczy słodkich i złotych. No i są to przyjaciele naszej szkoły, przyjaciele też dzieci z Pawłówki. W drużynie szkoły grają uczniowie szkoły, nauczyciele szkoły i przyjaciele. W drużynie dzieci z Pawłówki grają dzieci z Pawłówki i zawodnicy Wigier. W przerwach między meczami były prezentowane inne atrakcje. Występy zespołów tanecznych Flex i Dotyk, pokazy szczudlarzy, aikido, straży pożarnej i suwalskiego klubu Karate Kyokushin.